Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza oferuje atrakcyjne pożyczki wakacyjne z oprocentowaniem tylko 5,99%. Z tą tanią pożyczką każdy wyjazd wakacyjny będzie prawdziwym relaksem. Zapraszamy. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy mogę zadać pytanie? O Polish Studio, dzień dobry pani. Czy zna pan powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają? Oczywiście, ale nie mogę tego potwierdzić, bo ich nie mam. Ale idzie pan do banku, po co? Jak to po co? Po pieniądze. Przecież panu dobrze bez nich. Tego nie powiedziałem. A tak naprawdę to nie idę po pieniądze, tylko po pożyczkę na dom. W takim razie życzę szczęścia. I pieniędzy. Zapytaj o najlepsze oprocentowanie hipotek w polskiej Credit Union. Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia, przedstawimy Państwu obszerne fragmenty filmu dokumentalnego o zmarłym 6 sierpnia pierwszym ministrze wielokulturowości Kanady i byłym senatorze świętej pamięci Stanisławie Hajdaszu. Autorką powstałego w 1995 roku dokumentu pod tytułem Senator jest Anna Lubicz-Luba. Przepraszamy Państwa za nie najlepszą jakość obrazu, ale na kopii, jaką dysponujemy, czas pozostawił swój ślad. Historia rodziny Hajdaszów jest ilustracją typowych losów emigrantów z uporem i wytrwałością pokonujących liczne trudności i problemy, w jakie obfitowało budowanie życia w nowym kraju. Piotr Hajdasz i Józefina Justyńska pobrali się w roku 1922. Zamieszkali w rejonie kościoła świętego Stanisława Kostki, wówczas polskiej dzielnicy Toronto. Uczucie obcości i osamotnienia w anglojęzycznym środowisku łagodziła silna więź z polską wspólnotą parafialną i głębokie przywiązanie do tradycji i wiary ojców. Naczelne miejsce w duchowym życiu Hajdaszów zajmowała religia i kościół. Każdej niedzieli prowadzili mi rodzice i moja babcia szczególnie do kościoła świętego Stanisława Kostki, pierwszej parafii polskiej założonej w Toronto. Już mając lat 9, służyłem do mszy świętej. Jako mały chłopiec Hajdasz nie mówił po angielsku. W świecie jego dziecięcych doznań dominowały sprawy i symbole polskie. Od babki, głównej obok rodziców opiekunki, czerpał wiedzę o historii i kulturze kraju swych przodków. Ona uczyła go pacierza, mówiła o swych pielgrzymkach do częstochowskiego sanktuarium Matki Boskiej Jasnogórskiej. Snuła interesujące opowieści o wielkich władcach polskich. Dzięki niej wiedział wiele o narodowo-wyzwoleńczych zmaganiach Polaków, znał postaci Kościuszki, Paderewskiego, Piłsudskiego. W naszym domu brzmiał jedynie język polski. Zawsze miałem dostęp do polskiego pisma, tak jak dziennik chicagowski, dziennik związkowy z Chicago, który wysyłał do mnie mój najstarszy wujek Władysław Justyński z Chicago, gdzie wówczas mieszkało około 500 000 Polaków. Nawet zapisał mnie wujek do największej organizacji polskiej w Stanach Zjednoczonych, do Związku Polaków w Ameryce i należałem przez wiele lat do gminy Quo Vadis, do której też należał jako członek honorowy Ignacy Paderewski. Przypominam sobie pierwszą książkę, którą dostałem od wujka z Chicago pod tytułem Dzieje literatury polskiej napisane przez Konstantego Wojciechowskiego. W roku 1929 sześcioletni Stanley
rozpoczyna naukę w katolickiej szkole St. Mary's Separate School. Cechująca go ambicja i pracowitość sprawiają, że szybko staje się jednym z najlepszych. Już w okresie szkolnym spotyka na swej drodze dwóch przewodników duchowych, którzy zadecydują o jego najistotniejszych wyborach życiowych. Pierwszym jest ksiądz pułkownik Jan Józef Dekowski, były kapelan armii generała Hallera, kawaler orderu Virtuti Militari. Drugim ksiądz Stanisław Pukniak. Płomienne, porywające kazania księdza Dekowskiego stanowią dla małego Stanleya ważną lekcję obywatelskiego, patriotycznego myślenia. W 1935 roku parafię świętego Stanisława Kostki obejmuje ksiądz Stanisław Puchniak. Umiejętnie zachęcając młodzież, tworzy szkółkę języka polskiego, liczne zespoły sportowe, a także kółko dramatyczne, w którym z upodobaniem występuje Stanley. Dostrzegłszy w spokojnym i wrażliwym chłopcu naturalne predyspozycje oratorskie, ksiądz Puchniak przysposabia go do wygłaszania okolicznościowych przemówień, w których w przyszłości okaże się prawdziwym mistrzem. Swój publiczny debiut w tej ważnej roli przeżywa w 15 roku życia, wygłaszając wzruszające przemówienie z okazji Święta Morza i pożegnania konsula generalnego Władysława Kickiego. Dzięki pomocy księdza Puchniaka, Stanley, skończywszy szkołę podstawową, trafia do znakomitej prywatnej szkoły katolickiej St. Michael's College School, prowadzonej przez ojców bazylianów. Były to lata światowego kryzysu, który nie ominął również Kanady. By zarobić na wpisowe, podejmuje się różnych prac zarobkowych w okresie wakacji. Rozładowuje wraz z ojcem wagony, pracuje przy budowie, w polskiej restauracji zmywa naczynia. Kontynuując naukę, nie traci kontaktu z parafią. Zostaje prezesem młodzieży katolickiej, śpiewa w chórze, wygłasza przemówienia podczas ważnych uroczystości państwowych. Równocześnie nawiązuje coraz ściślejszy związek ze środowiskiem polonijnym. Przypominam sobie, kiedy mój drugi proboszcz, ksiądz Stanisław Puchniak, kiedy wysłał mnie na studia do Uniwersytetu w Ottawie, powiedział mi, tam tylko będziesz rozmawiał w języku francuskim, bo to jest uniwersytet wyłącznie francuski. Ale żebyś nie zapomniał polskiego, weź sobie dwie książki. Polskie wydanie Nowego Testamentu, a drugą książkę pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Przez 4 lata w Ottawie mój jedyny polski przyjaciel to był pan Tadeusz i Nowy Testament w języku polskim. Rezygnując z zaoferowanego mu stypendium przez Uniwersytet Torontoński, wyjeżdża do Montrealu. Wstępuje tam do nowicjatu księży misjonarzy oblatów, którzy następnie kierują go na studia filozoficzne na Uniwersytecie Ottawskim. Po ich ukończeniu wraca do rodzinnego miasta i za radą księdza Puchniaka podejmuje studia medyczne na Uniwersytecie Torontońskim. W okresie tym nie zaniedbuje działalności społecznej. Jest założycielem i aktywnym prezesem Klubu Studentów Polskich. Jako prezes polskiej organizacji polskiej młodzieży byłem przewodniczącym jednej niedzieli na herbatce. Była zorganizowana ta impreza, żeby zebrać trochę pieniędzy dla studentów, którzy potrzebowali pomoc finansową. Podczas tej herbatki został organizowany koncert i występy artystyczne. Wystąpiła na scenie piękna blondynka, która bardzo dobrze śpiewała i też grała jednocześnie podczas swojego śpiewu na pianinie. I w jednym momencie natychmiast sobie pomyślałem, to jest osoba, z którą chciałbym się ożenić.
Życzenie to spełniło się jeszcze na ostatnim roku medycyny. Natalia okazała się nie tylko uroczą i utalentowaną dziewczyną, ale także mądrą i wyrozumiałą partnerką, współtwórczynią jego przyszłych sukcesów zawodowych i politycznych. Spotkałem go po raz pierwszy w 1947 roku, gdy przyjechałem do Toronto. Nie znałem nikogo. Przyszedłem na plebanie Stanisława Kostki, gdzie zaproszono senatora Hajdasza, który wtedy był studentem medycyny. I już w tym samym dniu, za kilka godzin, poszedł ze mną szukać mieszkania. Na drugi dzień jego ojciec pomógł znaleźć pracę dla mnie. Zaproszono mnie do ich domu, ugoszczono i zostaliśmy przyjaciółmi od tego czasu. Może największą i najpiękniejszą cechą jego to jest ta chęć pomagania ludziom. Ludzie, którzy uzyskali tej pomocy, to chyba są setki, może tysiące. Już w czasie studiów Hajdasz pełnił funkcję sekretarza protokołowego zarządu Credit Union, instytucji, której członkiem, współzałożycielem był jego ojciec. Intensywna, absorbująca praca lekarska nie przeszkodziła mu w podjęciu w roku 1954 obowiązków prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej w okręgu Toronto. W późniejszych latach, w okresie obchodów tysiąclecia państwa polskiego, uczestniczy aktywnie w powołaniu do życia Funduszu Wieczystego Millennium, jednej z najpoważniejszych fundacji polonijnych, której następnie przewodniczy przez 10 lat. W wyniku wieloletnich zabiegów Hajdasz uzyskuje zgodę władz miejskich na wydzielenie terenu pod park nad brzegiem jeziora Ontario, który zostaje nazwany imieniem Sir Kazimierza Gzowskiego, wielkiego budowniczego dróg i mostów, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej emigracji. Z jego inicjatywy powstaje w latach 70. najpiękniejszy pomnik polonijnej troski o los osób starszych i chorych – Copernicus Lodge. Dom spokojnej starości ze znakomitą opieką medyczną. Wszystko to sprawia, że cieszy się coraz większym uznaniem środowiska polonijnego, które dostrzega w nim swego czołowego reprezentanta. W roku 1957 Polonia Torontońska podejmuje decyzję o wysunięciu jego kandydatury na posła federalnego. Ja byłem jedyny kandydat liberał, nie tylko z Toronto, ale z południowej części prowincji Ontario, który został wybrany do Izby Gmin. Ja byłem jedynym posłem polskiego pochodzenia w tym parlamencie w roku 1957. National unity, for a just society, for equal opportunity for all Canadians, vote Liberal. Polityczne zwycięstwo Hajdasza było niekwestionowanym sukcesem torontońskiej Polonii. Wyłoniony w okręgu Trinity, kandydat partii liberalnej zintegrował środowisko, ukazał mu wspólnotę celów i sens harmonijnego działania. Był wyrazem wzrostu prestiżu i znaczenia grupy polskiej w życiu publicznym Kanady. Entuzjastyczny ton prasy polonijnej świadczył o wyjątkowej popularności Hajdasza. Był to ogromny potencjał, z którym wchodził on w świat kanadyjskiej polityki.